Cześć, Santek z kanału Gramy w Piłkę. Witam wszystkich po przerwie wakacyjnej. Dziś moim gościem jest Kacper Michalski, piłkarz Ruchu Chorzów. Dzień dobry. Cześć, cześć, Antek. Na początek cofnijmy się do przeszłości. Jaki był pan uczniem i jaki miał pan ulubiony przedmiot? Jaki był mój ulubiony przedmiot? No to wiadomo, że WF. Tam, gdzie piłkarze odnajdują się najlepiej. Aczkolwiek ogólnie uczyłem się bardzo dobrze, więc raczej nie było problemu. Na lekcji WF-u był pan wybrany przez kolegów do drużyny jako pierwszy, czy może pod koniec? Raczej jako pierwszy, a zazwyczaj to ja wybierałem. Kto był pana idolem i jaką miał pan pierwszą koszulkę? Moim idolem od zawsze, aż do teraz, był Cristiano Ronaldo i jest nim Cristiano Ronaldo. Zawsze gdzieś tam się wzorowałem. A moja pierwsza koszulka, jeśli chodzi o zawodnika z nazwiskiem, to był Ronaldinho. Dostałem ją od swoich dziadków na Dzień Dziecka. Lubił pan w dzieciństwie uprawiać inne sporty, czy tylko piłka była? Jasne, ja przez 8 lat tańczyłem taniec towarzyski, grałem troszkę w tenis ziemny, zawsze bardzo dobrze grałem w ping-ponga. Ogólnie jeśli chodzi o sport, to gdzieś tam zawsze wszystko mi wychodziło dość sprawnie. Ktoś w pana rodzinie też grał w piłkę tak zawodowo? Nie, zawodowo nie, choć mój świętej pamięci dziadek grał bardzo dobrze. A komu się kibicuje w Kostrzynie nad Odrą? W Kostrzynie nad Odrą ciężko powiedzieć, bo jeśli chodzi ogólnie o województwo lubuskie, to jest tam bardzo mało drużyn, a nie mamy żadnej drużyny na szczeblu centralnym nawet, więc raczej ciężko powiedzieć. Kiedyś była Celuloza Kostrzyn, ale nawet nie wiem, czy jeszcze obecnie ten klub istnieje. Jeździł pan na jakieś mecze do Niemiec, bo mieszkał pan w sumie przy granicy. Tak, kiedyś, znaczy nie jeździłem, ale mieszkam blisko granicy, to fakt. Kiedyś byłem bardzo bliski na pojechanie na mecz bodajże Herty Berlin z Realem Madryt, natomiast dostałem w prezencie, to był, że tak powiem, taki bilet wstępu na obóz Polish Soccer Skills. No i właśnie te terminy się pokryły i przez to nie pojechałem na ten mecz, a właśnie wtedy miałem pierwszy raz zobaczyć Cristiano Ronaldo w akcji. A komu pan kibicował za granicą? Właśnie Realowi Madryt, ale to głównie ze względu na Cristiano Ronaldo, który tam trafił, ale potem już stałem się po prostu fanem tego klubu i do dzisiaj kibicuję. Pamięta pan swój pierwszy trening w Impulsie Wawrów? Ile miał pan wtedy lat? Tak, pamiętam. Miałem wtedy około 8 lat. Trafiłem do trenera Jana Lebowskiego na halę, bo to była zima, więc trenowaliśmy na hali w Wawrowie. Bardzo mała hala, sporo chłopaków i tak, pamiętam to doskonale. Gdzieś tam trafiłem, czułem się taki dość mocny ze względu na to, że trafiłem z GKP Gorzów Wielkopolski. Gdzieś to była taka renomowana wtedy firma, więc czułem się mocny, a jak się okazało, potem wcale taki nie byłem i trener Jan dużo mnie nauczył. A dlaczego nie grał pan u siebie w mieście w Celulozie, tylko dojeżdżał 50 km do Wawrowa? Znaczy ja nie pochodzę z Kostrzyna nad Odrą, tylko się tam urodziłem. Więc w zasadzie do Kostrzyna miałem tyle samo kilometrów, co do Gorzowa Wielkopolskiego, a to tam gdzieś były te polecane kluby przez ludzi, że tak powiem, z miasta, no bo jeszcze wtedy tak bardzo się nie orientowałem, gdzie najlepiej trafić. A gdzie można zobaczyć, że grał pan właśnie w GKP Gorzów Wielkopolski, a na przykład na Transfermarkcie nie ma tego? Jak było naprawdę? Tak, zaczynałem w GKP Gorzów Wielkopolski, ale grałem tam chyba tylko przez rok. Był to dobry czas, aczkolwiek właśnie trafiłem z polecenia na dobrego szkoleniowca w Wawrowie i właśnie dlatego tam się przeniosłem. A dlaczego tak mało klubów jest na szczeblu centralnym z województwa lubuskiego? Bo najwyżej teraz są kluby w trzeciej lidze.
Tak, to prawda, ale sam sobie zadaję to pytanie. Mam nadzieję, że w końcu to się zmieni, bo chciałbym mieć gdzie skończyć swoją przygodę. Od początku był pan na obronie? Nie, zaczynałem w zasadzie na ataku i dość długo tam się utrzymywałem. Potem zszedłem troszkę niżej na bok pomocy, ale głównie grałem właśnie na ofensywnych pozycjach i dopiero gdzieś w Pogoni Szczecin trener postawił na mnie aż na środku obrony, a następnie z powrotem w Górniku Zabrze trafiłem na prawą obronę i już tak zostało, że trzymam się tej prawej strony. Czytałem, że był pan też w Akademii Legii, chociaż nie wszędzie jest o tym. Gdzie Legia pana zauważyła? Legia zauważyła mnie na wszystkich turniejach, na które jeździliśmy z takich chłopców wybranych z okręgu lubuskiego, tutaj z okręgu gorzowskiego. I właśnie na takich turniejach Legia mnie gdzieś wypatrzyła, skauci i skontaktowali się z moimi rodzicami, z moim tatą głównie i właśnie tak trafiłem do Legii i tam byłem przez całe pół roku, zdobyliśmy Mistrzostwo Mazowsza i następnie poszedłem dalej. To był wtedy razem z panem z Gacznika i czy przeprowadził się pan wtedy do Boksy? Nie, ja wtedy mieszkałem w swoim wynajętym mieszkaniu w centrum Warszawy, koło ulicy Wilczej, z tego co pamiętam. I tak właśnie pomieszkiwałem przez te pół roku. A jak pan łączył naukę z treningami? Ciężko było to połączyć? Tak, wtedy bardzo ciężko, choć moja pani nauczyciel z Bogdańca bardzo, bardzo mi pomagała w tym, aby wszystko dopilnować, bo to była ostatnia klasa podstawówki, ostatnie pół roku. No ale finalnie dojeżdżałem na wszystkie zaliczenia, na które tylko musiałem i udało się to jakoś pogodzić, choć nie było to proste. A później przeniósł się pan do Pogoni Szczecin. Dużo różniły się te dwie od siebie akademie? W zasadzie to nie, a nawet można by było powiedzieć, że to właśnie w Pogoni były dużo lepsze warunki, ze względu na fakt, że Pogoń miała wtedy około 6 naturalnych boisk dla samej akademii, więc warunki tam były naprawdę doskonałe, a w Legii trenowałem tylko i wyłącznie na sztucznym boisku. Ale też ciężko to porównać, bo w Legii byłem tylko przez pół roku, a w Pogoni spędziłem aż 4 lata. A był jakiś zawodnik w juniorach albo w CLJ-ce, który dobrze się zapowiadał, a nie zaistniał w seniorach z powodu kontuzji albo zrezygnował z piłki? Takie nazwisko, które mi się najbardziej rzuciło od razu w pamięć, to jest Błażej Starzycki, który pamiętam wtedy brylował i wszyscy byli zdziwieni, jak taki chłopak mógł długo zostać niedostrzeżony gdzieś z większego klubu. Dostał on bardzo szybko powołanie od trenera rezerw Pogoni Szczecin, więc to jest takie nazwisko, które gdzieś póki co prawda nie wypłynęło na szersze wody, bo gra on obecnie w rezerwach Pogoni Szczecin. Ale gdzieś cały czas go obserwuję i mam nadzieję, że prędzej czy później trafi do najwyższej klasy rozgrywkowej. A z seniorami kiedy miał pan pierwszą styczność? Treningi, zgrupowania? Z drużyną seniorów, tak? Tak, w Pogoni albo w Legii. To była ostatnia kolejka Pogoni Szczecin, ale co prawda no, można to nazwać drużyną seniorów, bo to była trzecia liga, czyli drugi zespół Pogoni. Ostatnia kolejka sezonu około 17-18 i właśnie wtedy zostałem powołany na pierwszy mecz drugiej drużyny i zagrałem cały mecz z Flotą Świnoujście. Aczkolwiek dokładnie nie pamiętam z kim to był jeszcze mecz. Ze Świtem Skolwin, tak. Miałem na końcu języka, ale kurczę, nie mogłem sobie przypomnieć. I właśnie z nim zagrałem swoje pierwsze 90 minut i tak właśnie to można nazwać takim debiutem w seniorskiej piłce. I grałem na pozycji numer 6, co ciekawe. A był ktoś, kto zrobił na panu duże wrażenie tak na treningu z zawodników? Seniora? To wydaje mi się, że w sumie było takich zawodników sporo. Bo na pewno i Szymon Żurkowski,
zrobił na mnie ogromne wrażenie. To jest taki zawodnik, który gdzieś tam mi się rzucił w pamięć, jeśli chodzi o młodych zawodników, natomiast jeśli chodzi o bardziej doświadczonych, no to wiadomo, że Łukasz Podolski, który potrafi robić takie rzeczy z piłką, których nikt nie jest w stanie przewidzieć, a jego strzały z dystansu to jest coś niewyobrażalnego. Jak pan odczuwa się z juniora do seniora pod względem sportowym? Z juniora do seniora pod względem sportowym. Na pewno jest to duży przeskok fizyczny, bo to rzuca się w oczy. Jeśli chodzi o przejście do ekstraklasy, to na pewno jest dużo, dużo więcej zawodników, którzy potrafią wygrywać pojedynki jeden na jeden. Jest dużo więcej tych indywidualności, więc to na pewno rzuca się od razu w oczy. Ciężko było się przebić do pierwszej drużyny Pogoni. Przeniósł się pan później do Górnika Zabrze. Dlaczego nie został pan dłużej w Szczecinie? No, jak widać, bardzo ciężko było się przebić do pierwszej drużyny Pogoni, ze względu na to, że nigdy nawet nie byłem na treningu pierwszej drużyny Pogoni, a chyba, że liczymy te, które przesiadywałem na treningu, oglądając starszych kolegów. I dopiero trafiając do Górnika, od razu gdzieś trener Brosz mnie zauważył i dał mi szansę właśnie u siebie w zespole. Miał pan stres przed pierwszym meczem w Ekstraklasie? Kiedy dowiedział się pan, że zagra już w tym meczu? W zasadzie wiedziałem już tydzień przed pierwszym spotkaniem, że wystąpię w tym spotkaniu, że wystąpię w tym meczu. No, był to spory stres, aczkolwiek też byłem bardzo dumny z siebie, że w końcu uda mi się zadebiutować i zagrałem wtedy 90 minut z Koroną Kielce, z których jestem dość zadowolony. A jaki był wynik? 1-1. Jak rozmawiał pan ze swoimi, jak rozmawiałem ze swoimi gośćmi, to mówią mi, że na przełomie juniora, seniora mieli oznaki sodówki. A miał pan też może taki moment w swojej karierze? O, myślę, że tak. Gdzieś po 15 występach w Ekstraklasie gdzieś taka delikatna lampka się zapaliła, ale jak piłka, jak to piłka, bardzo szybko weryfikuje i pokazała mi, gdzie jest moje miejsce. Wtedy trafiłem do drugoligowca, ale tam już walczyłem o swoje, zagrałem pełny sezon i znów wróciłem do drużyny ekstraklasowej, więc bardzo szybko gdzieś wybito mi z głowy to. Był pan na sezonie GKS Katowice. Wrócił pan do Górnika i odszedł do Wigier, Suwałki, z drugiej ligi. Dlaczego? Miał pan już sobie mecze w Ekstraklasie i nie zgłosił się żaden klub z tej ligi, a przynajmniej pierwszej ligi? Dlaczego trafiłem do Wigier Suwałki? Wtedy w Ekstraklasie na początku sezonu u trenera Jana Urbana zagrałem dwa pierwsze spotkania. Były to spotkanie na wyjeździe z Pogonią Szczecin oraz u siebie z Lechem z Poznań, które to były drużyny, które wtedy były czołowe w Ekstraklasie i oba spotkania przegraliśmy. Trener Jan Urban zmienił ustawienie na grą wahadłami i otwarcie mi powiedział, że gdzieś nie widzi mnie w tym ustawieniu i że niestety będę musiał poszukać klubu, ale powiedział mi to dopiero dwa dni przed zamknięciem okienka transferowego, więc po prostu już wtedy bardzo mało klubów szukało zawodników na moją pozycję i tylko w zasadzie z fajnych ofert to właśnie trener Szulczek do mnie zadzwonił, że bardzo mnie chce i że będę u niego grał, więc dlatego zdecydowałem się na taki ruch. A grając w drugiej lidze, wiedział pan, że jeszcze wróci do Ekstraklasy? Gdybym powiedział panu, że wtedy zagrał pan, że za 2 lata zagrał pan w najwyższej lidze, uwierzyłby pan? Tak, jak najbardziej. Cały czas byłem o tym przekonany, cały czas wierzyłem w siebie i może dlatego właśnie tak się stało. Lubi pan biegać i chorować na boisku? Nie przeszkadza to panu, bo rozmawiałem z pana byłym trenerem, Dawidem Szulczkiem, i powiedział mi, że biega pan i w jedną i w drugą stronę. Pogoni atakuje na 100%. Miał już takie wrażenie trener Szulczek wtedy, że przez to gracie o jednego zawodnika więcej. To w zasadzie bardzo mi miło.
Tak. Nie przeszkadza mi to, bo od zawsze wydolność to była moja mocna strona, więc jak najbardziej nie mam z tym problemu. A jeśli to pomaga drużynie, to będę zawsze tak robił i mam nadzieję, że to gdzieś tam będzie moja wizytówka. Po Wigach Ofajtazy Chorzów. Była jedyną w tamtym czasie? Nie była jedyną, choć to była najbardziej konkretna oferta i gdzieś ci kibice, zarząd, który też pokazał, że mnie chce, to byłem zadowolony z tego i jak najbardziej się zgodziłem na tą ofertę. Po której kolejce uwierzył pan, że awans z UH Chorzów do S klasy może być realny? W którym momencie? No, w której kolejce, momencie, tak. A, w której kolejce? Ciężko mi powiedzieć, aczkolwiek wydaje mi się, że dopiero gdzieś pod koniec zaczęło to być naprawdę tak namacalne, że jesteśmy tak blisko kilka meczów od tego upragnionego awansu, choć nikt głośno o tym nie mówił, robiliśmy swoje, pracowaliśmy i może dzięki temu właśnie to się udało. Gra pan w trzeciej, drugiej, pierwszej lidze i Ekstraklasie. A gdzie jest więcej czasu i miejsca na boisku podczas meczu? I gdzie jest więcej waleczności i agresji? Powiem tak, im wyższa liga, tym większe umiejętności i mniej czasu na boisku, ale każda liga jest dość specyficzna. Jeśli chodzi o przeskok z drugiej do pierwszej ligi, jest on mniej zauważalny na pewno niż przeskok z pierwszej ligi do ekstraklasy. Więc to jest to coś na pewno, na co zwróciłem uwagę przy zmianie barw bądź właśnie zmiany klasy rozgrywek. Ma pan za sobą kilka meczów w Młodzieżówce Polski. I grał pan też przeciwko m.in. Moisekinowi i Duszanowi Wlachowiczowi. A jak pan sobie na te mecze? Jeśli chodzi o Moisa Kina, to pamiętam ten mecz doskonale. Ze względu na to, że był to zawodnik, przeciwko któremu grało mi się najciężej. Był on świetnie wyszkolony technicznie, szybki, silny i zrobił na mnie wtedy ogromne wrażenie, tak samo jak na publiczności w Łodzi. I tak wspominam właśnie ten mecz, że był on okropnie ciężki, ale też bardzo dużo mi dał jako piłkarzowi, bo później przeciw słabszym rywalom grało mi się dużo, dużo prościej. Układa pan sobie wcześniej mecz w głowie, jak to może wyglądać? I czy ma pan jakieś przesądy albo rytuały? Przesądów i rytuałów nie mam, choć mam ułożony mikrocykl, który gdzieś tam najlepiej na mnie działa i dzięki któremu jestem najlepiej przygotowany do meczu. Jeśli chodzi o wizualizację, to można to nazwać poprzez to, że analizuję każdego przeciwnika, każdą drużynę i zawodników, których mam na stronie w następnym meczu, więc można powiedzieć, że poniekąd sobie gdzieś ten mecz układam w głowie. Do meczu przygotowuje się pan jakiś dzień wcześniej, czy do tego samego dnia? Tak mentalnie. I czy słucha pan jakiejś muzyki, czy raczej się wycisza? Dzień wcześniej już mam co prawda pełen relaks, ale gdzieś skupiam się na posiłkach, których jest dość sporo, bo zjadam wtedy najwięcej, a w dniu meczu jem troszkę mniej, przez co mam więcej czasu dla siebie i wtedy już jest kompletny odpoczynek. Spędzam go zazwyczaj ten dzień sam bądź z moją dziewczyną i psem. Aczkolwiek zazwyczaj wychodzę tylko na krótki spacer bądź robię mały rozruch, a tak poza tym to głównie odpoczywam w dniu meczowym. Jest pan zawodnikiem, który rozpamiętuje i przeżywa porażki i niewykorzystane sytuacje? Czy raczej na drugi dzień już o tym zapomina? Ciężko zapomnieć o porażce bądź słabszym meczu, aczkolwiek bardzo dużo pracuję z trenerem mentalnym i coraz łatwiej mi to przychodzi, bo niegdyś zbyt mocno przeżywałem porażki bądź słabsze mecze, a zbyt mocno cieszyłem się z lepszych meczów, z lepszych występów i teraz staram się zachować chłodną głowę w jednym i w drugim, że tak powiem, wariancie. Interesuje się pan piłką oprócz grania w nią? Czyli pan wyniki, transfery i ogląda mecze?
Tak, jak najbardziej. Jeśli chodzi o transfery, to śledzę szczególnie zawodników, z którymi gdzieś tam w przeszłości grałem, a że już sporo klubów zwiedziłem, to tych kolegów jest dość dużo, więc jak najbardziej. Piłką także się interesuję, oglądam teraz głównie Ekstraklasę, co prawda, bo w przyszłości wiem, że z tymi zespołami będę grał, więc śmiało mogę odpowiedzieć, że tak, jak najbardziej. W jakiej lidze chciał pan zawsze zagrać? Z jakiej lidze zawsze chciałem grać? W lidze hiszpańskiej, ponieważ zawsze marzyłem o tym, żeby grać w Realu Madryt. Zobaczymy, czy jeszcze będzie to możliwe, aczkolwiek jest wiele, wiele dobrych lig z fajnymi miejscami do życia, w których także chciałbym spędzić gdzieś przyszłość. Najlepszy i najcięższy pana mecz? Najlepszy i najcięższy mecz. Najlepszy, no to chyba śmiało mogę powiedzieć, że ten, w którym strzeliłem bramkę w najwyższej klasie rozgrywkowej, czyli mecz z ŁKS-em dość niedawno rozegrany. A najcięższy, no to w kadrze U20, czyli w kadrze rok starszy jeszcze wtedy dla mnie, z Włochami, kiedy to właśnie naprzeciw mnie stanął Moiskin i właśnie pokazał swoje umiejętności. Najładniejsza panna bramka i asysta. Najładniejsza, to ciężko powiedzieć, aczkolwiek najważniejsza, to właśnie ta wcześniej wspominana z ŁKS-em i dzięki temu może też ona jest moją najładniejszą bramką. A jeśli chodzi o asystę, to chyba z Lechem 2 Poznań. W doliczonym czasie gry zagrałem piętką między nogami obrońcy. I w ten sposób Mateusz Lewandowski wyszedł sam na sam i zakończył tą akcję bramką. A jak udało się panu zmieścić piłkę w siatce w meczu z Zagłębia Sosnowiec? Przecież tam było mało miejsca i jest tylko kąt. A to prawda, ta bramka też mogłaby konkurować, bo była bardzo ładna i no to fakt. Podjąłem taką decyzję, może delikatny rekoszt też w tym pomógł, ale finalnie bramka bardzo ładna, bo z bardzo dużego kąta pod samą poprzeczkę i też będę ją na pewno długo pamiętał. Jest taki zawodnik, przeciwko któremu grało się ciężko panu w czasie meczu, przeciwko, nie wiem, oprócz Moisekina. To ciężko teraz tak na szybko powiedzieć, ale no to na pewno bym powiedział o Moisekinie, a teraz na szybko to... Kurczę, ciężko powiedzieć. A z Ekstraklasy tak ostatnio? Ostatnio z Ekstraklasy. To być może Kun, który wszedł po przerwie z meczu z Legią Warszawa i na pewno jest to szybki, zwrotny zawodnik i bardzo, bardzo mocno musiałem na niego uważać. Ulubiony pana bramkarz, obrońca, pomocnik i napas. Mój ulubiony bramkarz, mam dwóch, bo jest to Gianluigi Buffon i Iker Casillas. Zawsze, jeśli chodzi o Ikera, no to doceniałem to, że pomimo nie najlepszych warunków potrafił zrobić tak ogromną karierę, a Gianluigi Buffon to zawsze była taka ostoja spokoju i taka wielka klasa. Najlepszy obrońca to chyba Sergio Ramos, który właśnie zawsze imponował mi swoim stylem, swoją walecznością, charakterem na boisku. A jeśli chodzi o pomocnika, no to tutaj muszę wrzucić Cristiano Ronaldo, bo na lewej pomocy on podobał mi się najbardziej i to jest gdzieś tam mój wzór do naśladowania aż do dzisiaj. A jeśli chodzi o napastnika, to nasz rodak Robert Lewandowski, który jest moim zdaniem najlepszym polskim zawodnikiem w całej historii i polskiej piłki. Dla pan FIFA albo Football Managera? Nie, niestety bardzo mało w życiu w ogóle grałem w jakiekolwiek gry i nie, niestety nie. Aczkolwiek jeśli chodzi o FIFA, to ewentualnie gdzieś tam z najbliższymi kolegami, jeśli się już spotkamy raz na jakiś czas,
bo mieszkam bardzo daleko, to gdzieś tam może sobie odpalimy i zagramy kilka meczów. Ulubiony film lub serial jest muzyczny bądź wykonawca. Mój ulubiony serial to Prison Break, czyli Skazany na śmierć, i jest to zdecydowanie mój numer jeden. A jeśli chodzi o wykonawcę muzycznego, to gdzieś tam od najmniejszych wyświetleń śledzę takiego gościa jak Young Iggy. Natomiast aktualnie troszkę mnie już do mnie trafia, choć mam nadzieję, że gdzieś tam wróci do korzeni i znowu będzie się go słuchać tak samo przyjemnie. Ma pan jakieś hobby? Tak, mam. Lubię grać w tenis ziemny i to chyba mogę nazwać moim hobby. A gdyby nie piłka, to? Gdyby nie piłka, to ciężko powiedzieć, co dzisiaj bym robił, bo aktualnie mam na siebie dużo planów, ale właśnie je umożliwiła piłka nożna, bo gdzieś na tym to jest moja baza, przez którą właśnie mogę robić wiele innych rzeczy i pod względem zarobkowym i też pod względem przyjemności na co dzień. Albo może ten tenis? Albo może ten tenis, może gdzieś tam konkurowałbym z Igą Świątego o rakietę numer jeden. Dobrze, dziękuję bardzo za poświęcony mi czas. Moim waszym gościem był Kasper Michalski i Łukasz Uchuchorzów. Dziękuję bardzo. Dziękuję ślicznie wszystkim. Subskrybujcie z dzwoneczkiem. Pa!